I mówię o dzieciach. O dzieciach, bo byłam dzieckiem. Tak. Dzieckiem, które się znalazło na rejskie, było w getcie, w warunkach stosunkowo bardzo dobrych, bo do likwidacji getta byliśmy w mieszkaniu swoim, co było od razu przywilejem w getcie i w warunkach, to znaczy nie zaznałam głodu, a niedojadanie, można powiedzieć, prawda? To jest jednak ogromna różnica. I także z tych warunków gettowych, też można powiedzieć uprzywilejowanych i urodziny bardzo takiej umiejętnie postępującej z dziećmi. Było nas dwoje, jeszcze kuzynka już taka tuż obok w mieszkaniu, trochę już taka no, podlotek, to wobec nas oni tak się zachowywali, jakby było wszystko normalnie. I to dlatego ja nie pamiętam bombardowania Warszawy. Nie pamiętam takiego jako coś strasznego, dlatego że byliśmy w piwnicy, ale to wszystko było przez dorosłych tak urządzone, że się wydawało, że jest normalnie. I tego strachu takiego, bo ten strach się udziela przez jednak i uczucie z tego właśnie strachu to o wiele bardziej zaznałam w czasie Powstania Warszawskiego niż w bombardowaniach 1939 roku. A potem też jest ogromna różnica i o tym chciałam mówić, że między dziećmi, które z getta znalazły się na aryjskiej stronie, jako dzieci, i dziećmi, które znalazły się w różnych, bo oczywiście nie mówimy o tych, którzy zginęli, bo o nich nie wiemy, co oni czuli i jak reagowali, ale o ocalonych wiemy to i owo. I jest ogromna różnica między dziećmi, które były na rosyjskiej stronie i dziećmi, które były w obozach, ukrywały się gdzieś tam w tym jako Żydzi, którzy tego. I to jest ogromna różnica. Ja powiem, że ja o tym właściwie tak świadomość tego, że to jest taka ogromna różnica, no to raczej później. Później jest rzeczą późniejszą, jak analizuję to, co było. Między innymi rozmawiałam o tym z Michałem Głowińskim. Bo mieliśmy też z tym, że on był w takim klasztorze jako dziecko, ale też ukrywające się na aryjskiej stronie. A ja byłam na aryjskiej stronie ze wszystkimi konsekwencjami. Chodziłam do szkoły, także miałam papiery, wszystko, legendę, której się wyuczyłam i tak dalej. I znałam świat, który był na aryjskiej stronie. I on powiedział tak, że jedyną rzeczą, którą mu została, to było, że uważał się za gorszego. Że w szkole, że jest gorszy, że nie wie nic, że te poczucie gorszości, które miał, to mówi, zachował bardzo długo, do już studiów, kiedy tego się pozbył i był już bardzo zdolnym i naukowcem, ale mówi, to miałem bardzo długo. Natomiast ja mówię, i myślę, że to nie tylko, bo potem może podam kilka przykładów, to uczucie, że bycie Żydem, bycie Żydówką jest czymś gorszym. I czymś, czego należy się wstydzić i co należy ukrywać. I to pobyt na aryjskiej stronie był bardzo głęboko zakorzeniony, którego bardzo długo się człowiek wyzbywał. Dziecko, które było na aryjskiej stronie, wiedziało, że należy się ukrywać, bo to jest coś gorszego, być
być i że z tym należy. I ludzie, którzy się ukrywali na rosyjskiej stronie, a potem nawet weszli do rodzin polskich i tak dalej, bardzo długo zachowywali to poczucie gorszości. Ja doskonale pamiętam przede wszystkim, co się na to składało. Składało się na to kilka rzeczy, które składała się na to doskonała propaganda, znakomita propaganda, bo jeżeli się było w getcie, dziecko, ja niewiele chodziłam, bo im nie pozwalali nam wychodzić, ale był tam, odwiedzałam moją tam ciotkę, którą tam się ukryła, w getcie była w bardzo ciężkich warunkach, wobec tego przeszłam przez to getto. No oczywiście na ulicy się widziało, prawda, to co się widziało na tego, więc coś się tam zachowało. A potem był, i teraz nie wiem, czy to dlatego, że kiedy ten plakat widziałam, czy widziałam go w getcie, czy poza gettem, ale był znakomity plakat. To był plakat Żydzi wszy, tyfus pamisty. To jest znakomity. Jeżeli było się w getcie, to wiedziało się, że tak jest. I że ten plakat odzwierciedla prawdę. To już to nie jest wymyślone. Tylko, że to jest to, co się dzieje w getcie. Żydzi wszy, tyfus pamisty. Dlaczego? Bo pilnowano nas, czy mamy wszy. Cały czas była walka, żeby nie było wszy. Były oczywiście bardzo tego i te rozmowy na temat tyfusu były powszechne, tak? I ten wygląd tego getta i tych Żydów, którzy się tam kręcili, to był tak jak z tego plakatu. Także plakat jest genialny i genialny zresztą on jest, to są rzeczy wykorzystywane z propagandy do dzisiaj, że propaganda musi być nacelowana na jednego wroga, prawda? Tutaj była ona nacelowana na Żydów i działała również na te dzieci. To nie jest tak, że ona działała tylko na społeczeństwo pozażydowskie. Na dzieci, które to widziały, ona działała. Jestem o tym absolutnie przekonana, bo jeżeli chodziłam po ulicy, już mając całą tą legendę i będąc dzieckiem odważnym, to znaczy takim dzieckiem, które wychodziły naprzeciw. To nie jest tak, że ja chodziłam i się bałam. Nie, jeżeli mnie zaczepili, to ja... I o czym piszę? Ja chodziłam do szkoły. I jeżeli w klasie zaczęli mnie przyzywać, tak, to ja nie czekałam, tylko ja poszłam do nauczyciela i powiedziałam, że proszę panie profesorze, mnie przezywają. Przy czym był on człowiekiem, musiał być uczciwym, bo on na to odpowiedział do dzieci, że i to zapamiętałam na całe życie, to jak ja się obraziłam, że mnie przyzywają, a on powiedział, dzieci, przecież królowa Jadwiga była ciemna, jeżeli ktoś ma ciemne włosy, to nie znaczy, że jest Żydem. I to, tego i skończyło się przyzywanie mnie. Tak? Czyli ja wychodziłam tego, bo byłam dzieckiem, które nie dawało sobie tego i wiedziało, że musi się bronić. Że nie ma tego. Wobec tego jest to, co piszą wszyscy, że szmalcownicy i tak dalej poznawali po wzroku, po uciekających oczach, po takie dziecko jak ja, które chodziło po ulicy, ona nie zwracała uwagi. Raz to mogło nawet, ale jeżeli zwróciło, to ja się odszczeknęłam. I ja na przykład na tym Placu Zbawicielem z taką moją koleżanką, która była córką kwiaciarki, sprzedawałam kwiaty. I nie, w ogóle mi do głowy nie przyszło, bo nam się bać tego wyjścia i sprzedawania kwiatów. To była cudowna zabawa z nią. Jeszcze w dodatku tam były miedziaki w takim od konserw, które od czasu do czasu sobie brałyśmy i kupowałyśmy sobie, już nie pamiętam, lizaka czy coś takiego z tego pudełka od
za kwiaty. Tam oczywiście kupowali kwiaty Niemcy i po czym też była świadomość tego, że nie należy się bać Niemców. Też absolutna świadomość, że niebezpieczeństwo nie jest Niemców. Oni kupowali właśnie tutaj kwiaty, prawda, płacili zresztą. I to nie oni są niebezpieczeństwo, jest właśnie dzieci jak obce. I na przykład poczucie i te wszystkie tylko dawały to poczucie, że jest coś gorszego, jeżeli się jest dzieckiem żydowskim. Dlatego, no niewiele pamiętam rozmaitych historii, niektóre tak się trochę zatarły, ale pamiętam taką historię, którą być może ją opisałam, a może nie. W każdym razie na pewno w rozmowach przytaczałam. Była fryzjerka na dole, bo ja mieszkałam u cioci Jadzi, ona była, o której dużo pisałam. To jest róg Placu Zbawiciela i Marszałkowskiej. Zresztą te dwa domy narożne się zachowały, dlatego że to była granica w powstanie, granica Polski. Z jednej strony byli powstańcy, z drugiej byli Niemcy i wobec tego te domy nie były ostrzeliwane, no bo to tego i one się zachowały. Ten nasz dom 41 do dzisiaj jest i coś nie bardzo jest remontowane, jakoś tam widocznie są sprawy spadkobiercze czy coś. Ale była tam fryzjerka i ta fryzjerka kiedyś mnie przechodziłam, to oczywiście się mówiło dzień dobry, bo tych ludzi, ona miała tego, ona mnie zajęła i zaczęła mnie przypytywać z pacierzy. I wie pan, to ja oczywiście byłam obkuta i nie byłam zdolnym dzieckiem, wobec tego nie miałam kłopotu z żadnym pacierzem i wszystkie zdrowaśki i wszystkie ojcze nasz do dzisiaj pamiętam, ale więc jej wyrecytowałam i tego, ale wtedy tego na tej nie myślałam, ale potem jak się zaczęły te wszystkie historie, to nawet pytałam kolegę, powiedz mi, po co ta fryzjerka mnie pyta w sprawie tego? Gdyby to społeczeństwo się zachowywało przyzwoicie, to ona powinna udawać, że mnie nie zna i że mnie nie widzi. Prawda? Tak postąpiłby uczciwy człowiek. Bo to jej do niczego nie było potrzebne. Wiedza, czy ja uznam pacierze, czy nie. Natomiast społeczeństwo, w którym jest taka nieprzyzwoitość, zakorzeniona, może ona nie była taką antysemitką, jak jej towarzysze, koledzy i tak dalej, ale nieprzyzwoitość w niej jest zakorzeniona. Bo ona wypytuje dziecko o pacierze, a nie powinna. Znaczy przyzwoity człowiek może udawać, że w ogóle nie widzi tego dziecka. No i takie różne historie. W każdym razie myślę, że rezultatem tych wszystkich doświadczeń okupacyjnych było to, że bardzo długo byłam jako Wiktoria Załęska, co jeszcze było dosyć takim dla mnie tym, to
babusia Zosia, nasza, która zresztą był to człowiek niezwykły i tak powiem, mogłam to ocenić dopiero jako dorosły, bo jako dziecko to są rozmaite zaszłości, które... Ale zastanawiałam się, nigdy nie pytałam, bo masę rzeczy nie pytałam, bo to są rzeczy, że to nie ja jedna, większość ludzi potem żałuje, że się nie pytało. Także otoczyło. W każdym razie nie wiem, do dzisiaj nie pytałam nigdy, dlaczego został przy nazwisku swoim okupacyjnym. Mógł wrócić do nazwiska albo który nosił tego, w każdym razie nie wrócił. I potem jakoś, a dlaczego o tym mówię? Bo on miał nazwisko okupacyjne, ja miałam nazwisko Załęska i w szkole, i w ogóle bardzo długo, chyba do powrotu, do mojego wyjścia za mąż właściwie, na studiach, to ojciec był, uchodził, że jest moim wujkiem. To znaczy nigdzie nie było i muszę powiedzieć, że była to taka zadra tego, że jest po okupacji, nikt się nie przyznaje do tego, co było, tak? Ja nie mam ojca, tylko mam wujka. To muszę powiedzieć, to jeszcze sprzyjało tej poczuciu gorszości. To znaczy, że coś jest nie tak, prawda? Że my się wszyscy pilnujemy i nikt nie mówi o tym, co było. Także to było. A potem, jak sobie to uświadamiałam później, te przyczyny, to myślę, że... Ale nie zapytałam, także nie wiem. Myślę, że sprawa, że pogłębił to ten pogrom kielecki i że on się przyczynił bardzo do tego i że nie tylko tego, gdzie ludzie tego, ta część wyjechała, a część się jeszcze bardziej schowała. Także, że to, że... Bo potem to nie myślę, żeby się ukrywali już. W każdym razie, jak wyjechałam na studia, to nikt nie wiedział, że ja... Jeżeli... oczywiście rozmaici ludzie do mnie się... Ale ja też nie odbierałam tego, że do mnie zgłaszają się dlatego, że podejrzewają mnie, że jestem Żydówką. Bo ja, jeżeli bym mnie zapytał taki czy owaki, to bym powiedziała, że... I na tych studiach nikt nie wiedział, że jestem Żydówką, tylko że jestem Polką. I jako taka, jako Załęska, tam figurowała. A tam się działy straszne rzeczy. I straszne rzeczy, które częściowo do nas docierały. Bo nie byliśmy tak ogłupiali, jak bardzo wiele, albo tak fałszywi, jak z René. Bo wiedzieliśmy, że znikają profesorowie jako bezrodne kosmopolity. To jest. To wiedzieliśmy jednak, że to nie jest normalna rzecz, że znikają profesorowie i że o nich się mówi źle. Potem jeszcze byliśmy chyba w domu na ten temat. Potem był przecież proces tych lekarzy, którzy byli morderców lekarzy tego. Więc to też taka była historia, której i w domu jednak o tym, jak myśmy na wakacje przyjeżdżali, to się na ten temat mówiło, czym były te wszystkie. Także myśmy byli na studiach, okropny koniec stalinizmu, to naprawdę nie były żarty, jeżeli chodzi z tym tylko, że
spotkaliśmy się tam, ja i René, i tam też, i że ja się ukrywam. I że ja mogę nie chcieć powiedzieć. Także ja, on był pierwszy, który wszystko to wysłuchał moich opowieści. Tak powoli, powoli, ale to jego, jemu. Najpierw jakśmy się poznali, ale bardzo szybko to te wszystkie historie, on swoje, ja swoje i opowiadaliśmy. Także bardzo się przyczynił do tego, że ja, że tak powiem, wyszłam z szafy. Ale to, że, ale to nie był jednostkowy wypadek. Ja uważam, że to była absolutnie dzieci, które się ukrywały na lewej stronie, to miały to zakodowane, jeżeli nie wyszły z tej środowiska, to miały to do końca swojego życia. Bo masz przyjaciel, był nam jak brat, Jakub Gutenbaum, który zresztą nigdy nie ukrywał, bo on był w przeżył Majdanek. Właśnie możemy porównać mnie i jego. Dwie osoby o różnych rodzajach, o różnym ujawnieniu swojej tożsamości. Jakub i ja. Jakub był, jak tylko się zaczęła transformacja nasza, to on założył Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, Jakub. I on dał się temu stowarzyszeniu, ponieważ był człowiekiem, znał bardzo dobrze języki, był z zawodu, kończył też, poznaliśmy się na studiach i zaprzyjaźniliśmy na całe życie właśnie na studiach. No i on był automatyk, politechnikę kończył i zajął się tym dziećmi Holokaustu. I tutaj mnie, ja od razu miałam coś, nie pamiętam, siódmy numer legitymacji, w każdym razie do pierwszej dziesiątki weszłam do tego stowarzyszenia i on oczywiście mnie prosił, bo ja miałam bardzo duże doświadczenie edytorskie. I prosił mnie, żeby się zajęła właśnie tymi wydawnictwami. I pierwsze dwa tomy właśnie się zajęłam tym. Ale jednocześnie przychodziłam na te zebrania. I to była też dla mnie zdumiewające, bo okazało się, że ja nie jestem jedna. Tam przychodziły już dorośli ludzie, przeważnie kobiety, bardzo mało było mężczyzn, no bo w ogóle mężczyzn się zachowało z powodów religijnych mniej dzieci. Ale wszystkie te kobiety po raz pierwszy mówiły, że są Żydówkami. Po raz pierwszy. I to ja to, tego słuchałam. I więcej, tam prowadziliśmy korespondencję. I to też zapadło mi na całe życie. Przychodziła taka i taka bardzo niby kulturalna pani, to już nawet nie z tych małych miasteczek i ze wsi, a to była kulturalna pani. I powiedziała, że ona prosi, żeby do listów nie dawać stempla to stowarzyszenie. Tego. I wszystkie listy, jeżeli się zobaczy poza tymi, którzy tego, to wszystkie listy, na żadnym liście nie ma stempla stowarzyszenia. Po prostu jest tylko jakoś takie, czy literówki, czy coś, już nie pamiętam. Co było dla mnie, która już to, ja gdzieś w 61 roku chyba, to przemogłam się, napisałam wspomnienia i wysłałam je do Jadwaszem zresztą. To właśnie to pierwszy ten wariant całości. Tego. No, potem przyszedł 68 rok, gdzie ja już byłam absolutnie tego, dlatego że ja jeszcze przedtem żyli jeszcze znajomi ojca i tego, i ja sądownie wszystkie dane swoje sprzed wojny
przywróciłam, także miałam już wszystkie, jak już, bo jak wychodziłam za mąż w Związku Radzieckim, no to byłam po prostu Załęska, Polka i tego na podstawie, tam był taki jakiś dokument tamtejszy. No i ten wystarczył, żebyśmy się pobrali. Ale potem wszystko to załatwiłam, żeby było tak, żeby była mama Sara Fryszman, żeby wszystko było tak, jak było. A jeszcze żyli znajomi, którzy znali mamę, którzy tego, także to sądownie się, i mam ten sądowy taki dokument. Także można powiedzieć, że przed 68 roku ja wyszłam z szafy i już w 68 roku to przeżyłam ten cały szok razem z innymi, ale wszystko zależało od środowiska, w jakim się było. Ja byłam w Instytucie Historii, pan, gdzie dyrektorem był Tadeusz Manteuffel, i gdzie mowy nie było o żadnych tego rodzaju historiach. Odwrotnie, było żebranie, było potępienie tych studenckich tych. I kiedy wyjechał z Instytutu, owszem, wyjechał Dobroszycki, ale jego Manteuffel nie zatrzymywał, dlatego że Dobroszycki się tam dusił. Dobroszycki był specjalistą od spraw żydowskich, znał hebrajski, znał jidysz, oboje zresztą z nim przyjaźniliśmy się też. I on zajmował się pracą AK, coś tak, i tam nie miał żadnej możliwości rozwoju. Także to, że on wyjechał, to było jasne, że on nawet jeszcze potem ja jemu jakieś rzeczy dosyłałam przez jakieś tam do kontakty, które jemu były potrzebne. Natomiast drugi, David Feinhaus, to jego Manteuffel, mnie kilkakrotnie wzywał i mówił, żeby on nie wyjechał, że jemu tam będzie źle, że on ma tutaj wszystkie możliwości pracy. I w gruncie rzeczy, to tak jak w wielu wypadkach, to jego żona zmusiła do wyjazdu, bo nie mogła znieść tych wszystkich tam napisów na mieszkaniu i tak dalej, tych wszystkich. To była jej wola. Ona była Polką. Notabene Dawid Feinhaus to w Związku Radzieckim siedział, nie tak długo, ale siedział za polski nacjonalizm. Naprawdę. I przyjechał do Polski z trudem tam jeszcze, jako polski nacjonalista, bo tam on się zajmował tym ruchem niepodległościowym polskim. No i obojeśmy tam potem razem, ja z nim blisko współpracowałam. Zresztą to też jest. David Feinhaus był postacią anegdotyczną, także taką, to znaczy nie w sensie, że jest ujemnym, tylko kapitalną. Można o nim opowiadać anegdoty cały czas. I przyjaźniliśmy się. No tak, że Dawid Hansas potrafił przyjść do nas do domu i mówić, że nie ma kluczy, na przykład. I Irene siedział i mówi, dobrze, gdzie pan był? I tak po kolei, no dobrze, to idziemy do tego antykwariatu, pan pokaże, na jakiej półce pan szukał. I tam znajdowaliśmy jego klucze. I tak ciągle było z Dawidem. No, ale rzeczywiście on potem był nieszczęśliwy tam, bo tam on z Izraela wyjechał, potem przyjeżdżał do nas, do Polski. To znaczy, Manteuffel miał rację, on powinien był przetrzymać, i ponieważ w Instytucie nikt mu nic nie wymawiał, odwrotnie, wszyscy go lubili.
tam Włotek. Także ani z Ziblu nikt nie wyjechał, bo też nie była żadnych tych. Także w każdym razie ten 68 rok to oczywiście wszyscy wiecznie na dworcu. Wyjechał Fiszman, ale to ja opisałam bardzo dokładnie i, że tak powiem, w swoich tych... Także tak to, jeżeli chodzi o te właśnie sprawy ukrywania tego, co... tego wyjaśniania i... Ale myślę, że do dzisiaj to co jest, że te kobiety, które gdzieś w tych małych miasteczkach wsiąkły w te i jakoś się wżyły, nie miały jakichś takich, nie rozstały się, nie, to one po prostu tak już tam dożyły swoich lat, nie ujawniając się. A przychodziły bardzo do czasów, cały czas do i widać było, że bo no ja trochę mniej potem tego, bo ja potem wróciłam do XIX wieku. Bo ja jeszcze miałam dwie rzeczy, że do mnie się zgłosił Jakub, to jest jedno, to znaczy były te wspomnienia, które wydałam. No o jednych to jeszcze jest oddzielna sprawa, to opowiem, ale a druga rzecz, którą też się do mnie zgłosili, to obozy radzieckie, to po prostu byliśmy naczytani straszliwie, bośmy nie tego. I akurat wtedy zaczęli wydawać, i przy czym to były najciekawsze tego, bo zresztą podobnie jak i te, wie pan, wspomnienia z Holokaustu też są najciekawsze, pierwsze. One są jeszcze nie, no, oczywiście może się zdarzyć genialny potem, później, ale to już jest wydarzenie, że jest pisarz genialny, wspomnienie jakieś tak, jak ten Węgier, prawda, który później pisze te wspomnienia i one są wspaniałe. Ale w zasadzie to te pierwsze są jeszcze nie oczytane, nie wiedzą, czego po nich się spodziewają, komisja. I te wspomnienia deportowanych, to było jedno, i ja wydałam taki tom z Kazachstanu wspomnień. A drugie taki był pan Woronowicz, to już dyrektor mi podrzucił, bo bał się, że to ktoś inny weźmie i też to robiła. To on był Kołyma, Sołowki, fantastyczny, fenomenalny człowiek poza tym był. I te panie z tego, z Kazachstanu. I te pierwsze, które właśnie, i kiedy do mnie się zwrócono, żebym pomogła wydać, ja z nimi byłam to, i korespondowałam, to one to było tak jak wspomnienia holokaustowe te pierwsze, że jest z nich coś taka, że one piszą to, co przeżyły. Czasami coś zmieniają, myśląc, że na przykład mają dziennik, to będą tworzyć wspomnienie, ale dziennik jest, nie niszczą go. I to było bardzo ciekawe. Ja to, także ten XX wiek weszłam zarówno przez Holokaust, jak i przez deportację i przez tego Woronowicza, który to był fenomenalny człowiek po prostu. Ale mówi pani o takim, że te późniejsze wspomnienia, te późniejsze już wydane jakiś czas po tych pierwszych, one, myśli pani o jakiejś takiej, że jednak ci autorzy wchodzą mimowolnie w jakieś już konwencje,
po to, czego się jakby upodabniają, to co by chcieli... Mają lektury przede wszystkim. Jak jest lektura, to się nie wie. Ja też na przykład mam, kiedy mówię o czymś, to ponieważ wiem, jak wygląda pisanie pamiętnika, to ja wiem, że i mówię czasami, nie wiem, czy ja to wiem dlatego, że ja to przeżyłam, czy dlatego, że mi to opowiadano często, czy dlatego, że była fotografia, prawda, z tego okresu i co się tam zbliża. Ale to w tych pierwszych też to będzie, ale już w następnych to jest na pewno, bo już jest lektura, już się jest się naczytany, tak? I wie się, i to wszystko się miesza. Poza tym się pisze już dla jeżeli to dla konkretnego wydawnictwa. Ja na przykład przecież mogę podać taki przykład. Wojuję z tym Muzeum Pamięci Sybiru od początku, bo ja im podarowałam właśnie książek, materiałów i mówię im, że oni nie rozumieją, oni są nastawieni wyłącznie na martyrologię. I tylko są co jeden, bili i dawno. I nie rozumieją. Ja im nawet daję przykład taki ostatnio, że proszę, wiecie, w strasznych warunkach dzieci, jeżeli jest moment spokoju, to jest teatr, zabawa. Nie ma, żeby dzieci się nie bawiły. Nie może tak być, żeby dziecko w Kazachstanie, jak jest tego, żeby ono nie żyło normalnym życiem. To jest niemożliwe, bo taka jest natura dziecka. Ono znajdzie jakąś coś. I teraz po raz pierwszy oni wydali takie, nie pamiętniki, a to co się nazywa pamiętnikiem, gdzie nastolatki pisują swoje. I to są prawdziwe wspomnienia tych nastolatek, bo tam one piszą do siebie te wierszyki. Tam jest jakaś echo, ale nie. Ich cieszy ten pamiętniczek. I to samo jest w getcie. No tak jest. Dziecko, jeżeli nie umiera z głodu, prawda? A ma możliwość tutaj trochę czegoś weselszego, jaśnie. I taki prześwit jest. To taka jest natura. I dorośli zresztą też jakoś. To nie jest nigdy tak, żeby cały czas tylko była martyrologia. Mogę zapytać, kiedy pani, nie chodzi mi oczywiście o dokładny dzień, ale w jakim okresie pani odbyła tę rozmowę z profesorem Głowińskim, od której pani zaczęła? No to późno, bo ja z nim, wtedy chyba, kiedy wyszła jego, bo ja dostawałam od niego potem przed tą filiżanką, którą on dał, to jest wtedy, bo potem, znaczy myśmy się w ogóle znali od jakiegoś czasu i dostałam, ale między jego wspomnieniach na pewno, bo przyszły wspomnienia jego, kiedy on tam, prawda, też pisze o sobie. Mówi pani o biografii, czy mówi pani o pierwszej książce, na przykład tego typu Czarne sezony? Bo ostatnia jest autobiografia, która jest już bardzo późna. Nie, ja myślę o... O pierwszej. Czyli tak jakby wtedy, kiedy już... Pierwszy raz, gdzie ono mówi o homoseksualizmie, pierwszy raz, gdzie ta sprawa jest poruszona. Czyli jeszcze później. Czyli nie mówi pani o... To już jest po takim coming outcie jego jako Żyda. Tak. Bo ten drugi to już jest raczej bardzo późno. Czyli to już mówimy... Ale w każdym razie nie mówimy o okresie przed 90, powiedzmy. Absolutnie nie. To znaczy, że pani tak naprawdę mogła wcale nie wiedzieć o Michale Głowińskim, że jest Żydem w latach 80 chociażby. Tak. Mogłam, bo się tym zupełnie nie interesowałam. I też
profesor wcale tego nie ujawniał, bo... Nie, chociaż ci, co chcieli, to wiedzieli. Bo on nie ujawniał, ale nie ukrywał. To prawda. Jest... Także ta była część, która owszem, wiedziała. Natomiast jak kiedy mówię o sobie, to jest, kiedy absolutnie ukrywałam do 60 roku, to absolutnie to było, nic nie było wiadome. To znaczy kilka osób wiedziało, najbliższych, ale żadnych. No nie wiem, no, są ludzie, którzy zawsze wiedzą wszystko i nawet więcej. Tak, ale to... Jak to, muszę powiedzieć tak, jak mnie pan pyta, to ja oczywiście nic nie pamiętam, to zawsze tak jest w tej chwili. Potem sobie może mogę uświadomić, kiedy to było, ale... Mnie chodziło bardziej o to, czy pani wiedziała przed takim jego publicznym jakby, bo kiedy ktoś drukuje taką książkę jak, nie wiem, właśnie te Czarne Sezony, to już wtedy wiadomo, że to jest, że on przeszedł getto, wyszedł, ukrywał się i tak dalej. Natomiast w tej sytuacji pani nie była z nim na tyle blisko, jak rozumiem. Nie. Jaką rozmowę mogła z nim pani odbyć po tym, jak on już jakby zaczął to też opowiadać? No bo tak, on zaczął opowiadać i wobec tego... Ale nie, jeszcze wcześniej. Przede wszystkim to było tak. On w tym... teraz sobie uświadomiłam. W pierwszym albo drugim tomie Dzieci Holokaustu mówią, on dał swój tekst pod warunkiem, że będzie jako Pruszkowski chyba, że nie będzie jego tego. I w tym pierwszym ja się zgodziłam na to, że tak będzie. Po czym był następny jego też Emil tekst, gdzie on już dał swoje nazwisko. I to ja już wiedziałam, to, że on jest Żydem, ja wiedziałam. Od Pruszkowskiego, czyli od Dzieci Holokaustu, także nie musiałam znać późniejszych, ale również to, że już on się nie ukrywa pod nazwiskiem Pruszkowski, tylko pisze jako Emil. Ten, bo chyba żeśmy właśnie ten drugi też, chyba w tym drugim tomie, ale znowu oczywiście to ja mogę teraz nie pamiętać, w którym tomie on to dał mi do druku. Ale dla mnie zmierzałem raczej właśnie w stronę tej odpowiedzi pytania o to, czy pani wiedziała o jego żydostwie z czytania, czy od niego samego wcześniej. Nie. Wcześniej wiedziałam. Wiedziałam, kiedy nam dał tekst Pruszkowski, a ja wiedziałam, że to jest Głowiński. Ale to znaczy, że on zaczął wtedy już pisać. To jest inny jakby punkt w jego życiu. Tak. I jakby dlatego chciałem wiedzieć, kiedy pani mogła odbywać... Że tylko wtedy, od Dzieci Holokaustu. Nawet już nie chodzi mi nawet o pana profesora, tylko bardziej chodzi mi o to, jak pani funkcjonowała też pośród Żydów, ze swoim żydostwem, nie ukrywając go, jakby w środowisku takich ludzi, którzy są w jakiś sposób pani pokrewni, ale akurat u profesora było tak, że chyba w takim razie on dopiero w latach 90. 90. Tak, nie. Ja wcześniej go nie znałam, bo ja się tym nie bardzo interesowałam. Mimo, jego. Że był w tym samym hale, przecież to jest Ibl, to gdzie indziej, a państwo tak, byli na rynku. Tak, i poza tym w Iblu raczej żeśmy z Marią Janion i jej grupą byli związani, a nie z Głowińskim. No jeszcze ze Sławińskim trochę tam byliśmy. Czyli z Głowińskim. Tak, ale Sławińskim, a nie z Głowińskim. Mniej z tymi teoretykami. Byśmy nie... Czyli też nie na przykład z Inką Brodską. Brodzką owszem, ale bo ponieważ ona była lubiana, to tak, ale tak na... Ale też nie na... Tak. Nie była pani blisko z Inką Brodzką? Nie, no tak, to blisko nie, ale nie mogę powiedzieć, że to było blisko. To było takie środowisko, że wszyscy się lubili. No, miło było spotkać ją, uśmiechnąć się do niej. Wiadomo było, że ona jest taka sympatyczna, ale nie, z Inką chyba nawet się nie, w domu nie spotykałam. Zresztą z Głowińskim też nie. W domu nie bywaliśmy u siebie.
Zatem też nie było rozmów, jak się domyślam, z Brodską, która nigdy nic nie mówiła. Tak. Bo pod koniec życia opublikowała taki wywiad, bodajże w Polityce, ale też bardzo zdawkowy. I właściwie nigdy nikomu nic nie powiedziała. Tak do nagrania. O ile mi wiadomo przynajmniej. Ja nie wiem, czy ja bym mówiła, gdyby nie René. Gdyby nie mój mąż. Bo właśnie o to chciałem zapytać. Jak to się stało? Tak naprawdę jak wyglądać mogła ta rozmowa pierwsza w Związku Radzieckim? Do kogoś, kto jeszcze nie jest pani mężem, jak rozumiem. No ale to było tak. Trzeba powiedzieć, że René był wyjątkowo takim urokliwym człowiekiem. On był człowiekiem, którego wszyscy, przed którym się wszyscy otwierali. To no, znaczy, ale nie wiem, czy to jest tak, że można przed taką osobą nadal powiedzieć coś, co byłoby groźne. No nie, bo już groźne to przecież nie było. No cóż było groźne? To pani powiedziała, że to nie był czas, który sprzyjał wyznaniom, zwłaszcza w Związku Radzieckim. No nie, ale... jakoś... Czy ja to mówiłam? No w Związku Radzieckim, bo to już jak pojechałam do niego, do rodziców, to... Jakoś nie wiem, no, miał on taki talent nawiązywania kontaktów. Żeby pan widział tego tutaj w Zalesiu na przykład, to on wszystkich, myśmy tutaj byli, to on wszystkich znał. I jego tutaj, tego i pijaczkowie mu tego, żeby on im kupił denaturat, bo im nie sprzedadzą. I wszystkich tutaj znał tego i wszyscy się uśmiechali. Nie wiem, co on miał talent. Ja się dopiero od niego nauczyłam. Tak, ale w tej sytuacji, jak rozumiem... No, jak byłam zakochana, no to... No to też coś więcej mówi, ale mimo wszystko... Okropnie się zakochałam. No to on był no, po prostu nadzwyczajny taki. Ale jak wyglądała ta rozmowa, kiedy pani mu powiedziała, no bo co, zaczęła pani... No słuchaj, tak w ogóle to ja jestem Żydówką? Nie, to coś była mowa o ojcu, o jakimś, o getcie, że byłam w getcie na przykład, mogłam opowiadać. Nie musiałam mówić, że Żydówka tego. A potem zaczęłam mówić, moja kochana Żydóweczka. No i zaczęło się. Bo on od razu tylko tak mówił. A nie... Ale raczej jak były zamknięte drzwi. Słucham? Ale... No bo myśmy się w ogóle bardzo pilnowali. To mieliśmy, to oczywiście, bo jak ja dostałam pogłoś, to jest napnęło. No i ci mówią, że on w czasie wieczornej rozmowy w łóżku mówił, że właściwie to jest, że ojczyzna jest tam, gdzie jest człowiekowi najlepiej. No i to można powiedzieć, że wniosek jest jeden, że on jest kosmopolita, a nie... To była sprawa Renego Śliwowskiego. Ale tam? No, to było ziemlaczystwo, to była polska grupa. Ale czyli to było tam, ta tam. Sprawa? W Związku Radzieckim polska grupa była. A potem była sprawa, to Wiktorii, ja chyba opisywałam Wiktorii Śliwowskiej, nawet to jak René zareagowała, jak ja, bo ja opowiadałam anegdoty. Czyli... I to już była. Także i takeśmy, tak jak pan policję Mrożka pamięta może, jak i takeśmy się pokochali. Przepraszam, że tak drążę to i chcę nie, z tej bardzo... drugiej strony na tę historię spojrzeć, ale próbuję sobie też wyobrazić, jak no, po prostu ktoś może się dzielić z czymś takim, zwłaszcza w sytuacji, w której jest to bądź co bądź jednak zagrażające, bo to chyba jednak... Ale... No już wtedy, jakśmy się tak pokochali, to już mieliśmy poczucie, że zagrożenie jest poza nami. To, że mamy zagrożenie w ziemlaczystwie, na ulicy, że trzeba się pilnować i nie ględzić. I że no, jednym słowem, że trzeba tak, po kilku tych, to była taka morda w kubeł. Ale to nie znaczy, że jego to... I,
jednak, no, jak się ma te 18, 19, 20 lat, to naprawdę jest bardzo trudno być ostrożnym. To można być, chyba że jest się w Warszawie na aryjskiej stronie, ale już potem to, to nie jest takie to. To zawsze coś tam z nas wyłaziło. Ale René miał dobre tego i on pierwszy tego to doskonale pamiętam to, że co mnie zdumiało, bo nikt do mnie nie mówił moja Żydóweczko. Potem on w ogóle miał tego, że no, Żydzi są najmądrzejsi, to jego ja to niby. Także. No i tak to było. No my futbol robimy przerwę na kawę, prawda? Jeśli nie, pani może, to... Nie, ja nie wiem, bo ja przede wszystkim, jak pan zauważy, ja jestem gadatliwa. Także godzina jest, jak pan woli. Ja mam takie pytania, ale... Proszę. Masz coś? Nie, bo... No, możemy prosić, żeby nam syn zrobił kawę. Nie, no to... Jak chcecie. Ja mogę jeszcze... Tak, jeśli pani ma siłę, to ja bym o coś dopytał. Dobrze, dobrze, to jeszcze mogę, że jeżeli dopytać, to bo tamto ja mam jeszcze trochę i no, no, coś tam jeszcze chciałam powiedzieć, ale tak? To, ale to nie, nie, nie. Ale jeśli pani ma to na końcu języka, to ja bym poprosił o dopowiedzenie tego. Tak, ale to jest inna sprawa. Aha, bo ja też w trochę inną sprawę, ale tak? A propos. No. No, może skończymy wobec tego. Bo ja bym chciał tylko dopytać, o ile w ogóle mogę. Tak, proszę bardzo. Nie, nie. A ja... To zobaczymy. Bo ja chciałbym zapytać właśnie a propos też syna, bo jeśli państwo macie dzieci i pani wcale się nie ukrywa, jak pani mówi, tak, to jednak też w jakiś sposób trzeba podzielić się tą wiedzą z dzieckiem. Jak się to robi? No nic, 68 rok nas zmusił. Na dawniej byśmy się to, by to było w sposób naturalny, się odbyło. A 68 rok to wszystko wyjaśnił po prostu. A tak no, w praktyce to jak to się wydarzyło? Praktyce, to znaczy, trzeba było w praktyce trzeba było tego się... czy jedziemy, czy nie jedziemy. Była sprawa, prawda, wyjemy tego, bo zastanawialiśmy się i dziadek też był, że jak my wyjedziemy, to on też. Ale bardzo szybko powiedzieliśmy, że nie jedziemy, bo po pierwsze René miał doświadczenie emigracji, to nie jest takie doświadczenie, które zachęca. A poza tym w ogóle nie byliśmy takimi znowu entuzjastami kapitalizmu. Przy całym krytycyzmie wobec tego realnego socjalizmu, to mieliśmy takie poczucie, że pojedziemy tam i będziemy w gruncie, mimo że rusycysta akurat wtedy był w modzie, to jednak jest się drugiej kategorii tego. A we Francji to też jak się przyjedzie, dobrze jest się być takim gościem z PRL-u, a co innego jak się tam będzie konkurentem. Także to wszystko mieliśmy świadomość, że to nie jest tak. Że to jest oczywiście, ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. I wobec tego decyzja zapadła szybko, że my nie jedziemy. No rozumiem, ale pani mówi, że ta decyzja jakoś warunkowała powiedzenie. No tak, bo była mowa o tym, że wszyscy troje, jaka jest powód w 68 roku, że my mamy wyjechać, to powód jest jeden, że ja jestem Żydówką. To czyli syn tego nie wiedział wcześniej? Wcześniej nie, bo w ogóle nie było mowy o tym. A ile miał lat?
No, jeszcze był w szkole, bo wydawali mi go na, żeby wtedy przecież zaczęły się te wszystkie historie, to żeby go dostać, to trzeba było pójść do szkoły, bo wydawali tylko na ręce syna. Więc, no i oczywiście tego, bardzo przyzwoicie się zachowała jego nauczycielka, która jednak się domyśliła wszystkiego. Nie wiem, skąd oni się domyślali. Ale jakoś to wszystko gdzieś tego. Także, gdzie syn chodził do szkoły? On chodził do szkoły z językiem rosyjskim na Świętokrzyskiej. I trzeba było go odbierać stąd. Odbierać, inaczej nie wydali go, bo tak to oni poszli na manifestację. Także się go odbierało. No i tego żył tymi wszystkimi historiami, które się działy. No ale miałby wtedy, to było ile? 12, 15, 16 lat? No zaraz, on jest z 52 roku, to był... Także czyli był już dosyć dużym mężczyzną, czyli wcale nie wiedział wcześniej. Nie, bo w ogóle nie było. Ale pani powiedziała, że w 61 roku pani zupełnie wyszła z szafy. Dobrze, ale ja coś kręcę, ja trzeba było jego zapytać, bo ja coś ja tutaj... Zaraz wypijemy kawę, to zapytam, ale chodzi ja, o innym trybie. Nie, ale coś tylko, bo przecież ja pojechałam do Izraela. Zaraz. W którym roku teraz? Mi jest ciężko pomyśleć, że skoro pani mówi, że na początku lat 60. pani wróciła do swojego nazwiska i tak dalej, to jakby przy dziecku... W 56. była moja rodzina. Bo jak był festiwal, to przyjechał wujek i z kuzynką. No to on już musiał wiedzieć, bo przecież był wujek z kuzynką. No to miał 4 lata. 4 lata, to jeszcze za wcześnie. Ale zaraz, a kiedy ja wyjechałam do Izraela? Niedługo. Przecież chyba wyjechałam przed 60 rokiem. Wszystko w tej chwili mi się miesza. Nie, bo to była taka możliwość. Właśnie raczej w 58-9 jeszcze była taka możliwość. Była możliwość przed tą... Wydaje mi się. Przed wojną przecież tego. Kiedy Izrael powstał? W 48. No, to ja przecież pojechałam do Izraela. No nie, no, ale to... Nie, ale nie w 48, ale to już było państwo Izrael i ja... No tak, ale tu bardziej mi chodzi o to, w jaki sposób... On się dowiedział, no to jeżeli jechałam do Izraela i miałam kuzynki i kuzynów, to on przecież musiał wszystko wiedzieć, bo już był duży chłopak. No właśnie. Także on w 60-tych latach to miał ile lat? No, 50. 18. Słucham? 16. 16, to niemożliwe, to już wszystko było jasne. Tak, i właśnie... A jak? Bo to jak ktoś się dowiaduje, to dobrze jest go zapytać samego, ale ja tutaj mam okazję zapytać panią, w jaki sposób pani i kiedy mu powiedziała. A, jak ja bym... Jak? Tego... Co trzeba ułożyć sobie w głowie, żeby z dzieckiem się tym podzielić? Jak przyjechali, mi się wydaje, że to się wszystko tak po prostu... Samo powiedział, że tu przyjechał wujek Lewin i kuzynka. Potem były te wszystkie historie z nimi. Okazało się, że mamy rodzinę w Belgii. Może do Belgii trzeba było się zastanawiać, czy wyjechać? No nie. To... A, jeszcze duża rodzina wyjechała do Belgii. Z Polski, to już też musieli, no nie wiem. Ja myślę, że to nawet nie było żadnej rozmowy, wszystko było oczywiste. Są krewni, ja tego coś musiałam o tym chlapnąć, też przy okazji jakiejś o getcie, tak.
musiało to tak wyglądać. No nie, naprawdę musiałabym siąść i sobie, bo nic nie pamiętam. Tak jak mam w tej chwili kompletny chaos w głowie. Albo też dziadek też jakoś funkcjonował, czy niespecjalnie? Dziadek chyba z nim na te tematy nie rozmawiał. Był i bardzo blisko, ale... Nie, ja nie odbywałam takich rozmów, że... Dlatego on... No to była szkoła, a 58 rok on jeszcze był w szkole. Mówi pani 58 czy 68? 68. On jeszcze był w szkole, bośmy go odbierali. No nie miał matury. Nie. Po maturze się był na matematyce i uparł się, że wyjedzie. Także... To, ale to wtedyśmy leczymy. Nie, na początku to on w ogóle był, grał na gitarze, w zespole i raczej się nie nadawał do poważnych rozmów. Do żadnych poważnych rozmów. Przychodzili do niego, tak jeden się nazywał, nawet zdjęcia jest apostoł. I jeszcze drugi, jeszcze tego. I on nie mógł uwierzyć, skąd ja wiem, że to są łobuzy. Bo takie. Potem przyszedł milicjant i że on jest zamieszany w jakiś handel, jakąś nie szablą, tylko no może szabla to była. Przyszedł do domu. To był taki okres właśnie rozrób, więc nie nawarł się do poważnych rozmów. Ideologicznych, bo przyszedł milicjant i właśnie przyszedł René i oświadczył bardzo kategorycznie, mówiłem ci, że skończysz pierdlu i ten milicjant zaczął uspokajać. Mówiłem, proszę pana, ale nic się jeszcze nie stało, no tylko coś tam jakieś pośrednie, coś miał w ręku jakąś szablę, która jest od paserzy ją potem mieli. Więc tego tak, że jak widzi pan, nie nadawał się do, na pewno ze dwa lata się nie nadawał do żadnych poważnych rozmów. Bo się zajmował wyłącznie graniem na gitarze i tego to jest. Ale chyba to ustaliliśmy, że nie było takich rozmów potrzeby, że w sensie, że pani jakby załatwiła to, jeśli i mi się wydaje, że wszystko się tak samo załatwiało. Bo te rozmowy są dla mnie ważne po prostu z tego powodu, że jakby sama pani wprowadziła ten, jako taką oś takiej całej rozmowy, ten wątek wychodzenia z szafy, poczucia go bycia gorszym. Ale to ja sobie uświadomiłam późno. Tak, ale skoro teraz o tym rozmawiamy, to ja dobudowuję te poszczególne argumenty na to, jak to się mogło dziać i tak dalej. I rozmowy przełamujące to poczucie, takie rozmowy są jednymi z takich, wydaje mi się, elementów tej układanki przełamywania tego poczucia bycia gorszym. Ale już to wtedy po przyjeździe, po właśnie tak jakoś mi się wydaje, że pojawienie się tej rodziny, tego wszystkiego, że to takie było po prostu samo z siebie jasne.
Tylko że ta rodzina jest dlatego ważna, że rodzina powoduje, że też trzeba jej w pewnym momencie bronić, a było przed czym, i wyposażyć w te zbroje. I te rozmowy ale też pan, są... ja mówię, że pojawiła się rodzina z Belgii nagle. Aha, myślałem. Tak, i że pojawiła się rodzina z Belgii i oni w tego i... I myśmy też wtedy wyjechali do tej Belgii, to wszystko jakoś właśnie tak, bo myśmy jeździli na zachód i jeździliśmy do Związku Radzieckiego. Ale jak pan widzi, wszystko mi się w głowie w tej chwili, mam jeden wielki chaos. Tak, ale muszę powiedzieć już, kończąc pewnie te przed przerwą, że te takie komentarze, kiedy pani szuka czegoś w głowie, są niezwykle fascynujące, bo pani mnóstwo też jakby takich okruszków daje, które są, dają do myślenia i to też jest zawsze ważne w takich wywiadach. Dlatego ja się nie boję takich przerw. No w każdym razie ja... Jak mówię, jeszcze sprawdzałam właśnie, bo wie pan, człowiekowi grozi demencja. No i ja już nie przysięgłam, że żadnych nie będę pisać, nic nowego, nie naukowego, ani specjalnie się wypowiadać, bo widziałam takich właśnie słynnych profesorów w pewnym wieku i przysięgłam, że ja się wypowiadać już nie będę w takim wieku, ale sprawdziłam, bo ja piątki oglądam, bo muszę mieć Gazetę Wyborczą i spis tego, co będzie w kulturze w filmach. I wtedy też czytam gazety, bo więcej mi nie potrzeba specjalnie, to wystarczy mi tam w tym. W tych różnych informatorach. No i czytam, jedna był tego, w piątek był artykuł spory o demencji. Właśnie. No myślę sobie, to trzeba przeczytać. I między innymi było powiedziane, że jest dobre, że mamie to trzeba dać taki test na demencję. No i to trzeba tego i sprawdziłam. I test był taki, że zrobić kółko i kazać mamie wszystkie godziny. Tak wpisać. To jest jedno, a drugi był zaraz, już też zapomniałam tego. Też drugi. A wziąć wyraz, ale najlepiej duży i na wspak go. No i muszę powiedzieć, że jedno i drugie zrobiłam, to się ucieszyłam, moje początki są, ale nie zaawansowane. Także, no więc tak dzisiaj rozmawiam, że początki są, no ale nie zaawansowane, bo zrobiłam oba testy. Myślę, że możemy zrobić przerwę, żeby pani trochę... Ale lego. A poza tym jestem gadatliwa. Jak powiedziałam komuś, o mambo, wiesz, już jeść możemy, dobrze? Poza tym on był, ci urodził jako taki ciemnowłosy i w ogóle to i nazywał się Bambo przez nas i do dzisiaj jest Bambo. Także... O, tak to było. Czyli nie wyjechała pani z Polski? Słucham? W ogóle państwo nie brali pod uwagę wyjazdu z Polski? Potem nie. Kategorycznie żeśmy uznali i to była słuszna decyzja. Słuszna, nie. Źle byśmy się czuli. René miał te wszystkie konsekwencje. On wiedział, bo ostatecznie to on tam by... No, nauczycielem by był w końcu, bo to po wojnie było tego, to, ale pierwsze pokolenie emigracji to, ale nasz syn też on wyjechał i wrócił mimo wszystko. Czy nie ze względu na rodziców? Nie wiem czy tego, czy też jednak tutaj
jakoś się tego, bo był parę, wiesz, żądał absolutnie, że chce wyjechać. Tego myśmy tylko wymogli, żeby zrobił 2 lata matematyki i żeby pojechał na urlop dziekański, żeby to było tego. I potem bardzośmy nalegali, żeby nie palił za sobą mostów. No, potem jak też miał, to też zresztą miał dobrze, dlatego że po ojcu miał obywatelstwo francuskie. I dlatego mógł nie, i to taka bardzo przyzwoita sędzina mu uświadomiła, że on ma i żeby się starał, że i nie musiał wybierać wolności. I wtedy w ambasadzie mu wszystko przedłużali. Bo tak, to by nie przedłużyli mu. Także to wszystko on... ale wyjazd absolutnie chciał wyjechać. Tego i wyjechał na ten tył i skończył we Francji matematykę. Także... takie wszystko były dziwne losy. Teraz nie pamiętam, gdzie Państwo mieszkaliście wtedy, pod koniec lat 60. już? No, gdzie? W tym miejscu w Warszawie? Na Nowym Świecie. Na tyłach Nowego Światu. Ale gdzie? Na Tuwima czy z drugiej strony? To jest na tej stronie, gdzie Kubusia Puchatka. Tam jest. Tak, tam na tyłach między Kubusia Puchatka i Górskiego. Okna to na Górskiego, na pomnik Górskiego były. To na ulicy Tuwima czy Górskiego? No to był adres Nowy Świat 41A, ale to była... między ten ciąg między Górskiego i Kubusia Puchatka. A to ciekawe, że Pani powiedziała, że na pomnik Górskiego, a nie na Pałac Kultury. No nie, bo na Pałacu Kultury od nas, z naszych okien nie było widać. Z naszych był właśnie tutaj przedszkole i pomnik Górskiego, a Pałac Kultury to jakoś musiało, widać było jak się szło, a z okien nie było widać. Nie mieliśmy okna na Pałac Kultury. To była zresztą kawalerka, taka duża kawalerka. W której mieszkała Pani z mężem, z dzieckiem, czy jeszcze z kim? Nie, z mężem, z dzieckiem i gosposią jeszcze. To... także... tam żeśmy mieszkali. Do kiedy? To mieszkanie oni odziedziczyli po nas. Także to do ich powrotu z Francji. Jak przyjechali tutaj, to się prowadzili się tam do tamtego mieszkania. A myśmy mieszkali. Od którego roku? 75. Tutaj, bo ja, tak jak się to wszystko układa człowiekowi w głowie, to na ogół to myśmy wyjeżdżali do Związku Radzieckiego oraz do Francji przeważnie. I nie mieliśmy na ogół kłopotów z tego. Ale jak ojciec był w korze, no to już zaczęły się kłopoty. Ale ponieważ nikt nie wiedział, że to się szybko skończy, no to uznałam, że to ja uznałam, że to będzie długo i że nie będziemy mogli wyjeżdżać. I zaczęłam chodzić i szukać takiego miejsca, że będziemy mieszkać, no bo nie będą nam dawać paszportu, no i tyle. I tak się pojawiło tutaj w Zalesie. W ten sposób właśnie. Wszyscy byli przeciwni. To jest na własność, ty wiesz co to jest? Na własność, reparacje, to,
Wszyscy mówili, że to okropne mieć taki dom. Ale ja się uparłam. No i tak tutaj wychodziłam. I tak to jest do dzisiaj. A potem wszyscy byli zadowoleni. Włącznie z ojcem moim, który też był przeciwny. Ty wiesz, to okropne, mówił. Nie trzeba niczego mieć na własność. On był stary pepesowiec. No i który stracił masę rzeczy w trakcie wojny. Nie przywiązywać. To jest bardzo typowe, jeśli mogę tak uogólnić, ale jak się bierze pod uwagę te wszystkie rzeczy, których się nasłuchaliśmy, naczytaliśmy, no to nie przywiązywanie się do rzeczy materialnych jest dosyć typowe. No. Ale on w ciągu, ponieważ się znał doskonale na mnóstwie rzeczy, ja jak się go pytać było, skąd ty to wiesz, to mówił, że z Starskiego Gimnazjum. Ale on go nigdy nie skończył przecież. Ale miał niesłychaną wiedzę, miał i pamięć dobrą i wobec tego on miał, ta biblioteka powojenna była też ogromna, ogromna. Miał ją na własność, ale to już nie była ta biblioteka, którą po kawałku później tracił, jak się przenosiliście. No oczywiście, że nie, ale też była bardzo, bardzo tego nie, także... Jak ja ją likwidowałam, Boże. Ale nie tylko, on to miał... On jeszcze wydobywał z tych, ze złomu, jeszcze od razu z tych gruzowiska Warszawy. To on to wyciągał, przynosił, ponieważ się znał na... Wiedział, co ma w ręku, także to niezwykłą miał wiedzę i tego także. Ale jednak to całe środowisko miało czas się spotykać na ten życie. Życie towarzyskie było szalenie takie ożywione. Wie pan, ja oczywiście ja nie będę panu dawać, ale przynieśli mi, bo ja cały ten dzieci mi, jak moje dzieci moje, to uznają cały czerwiec za mój miesiąc, bo to jest miesiąc, ja kończę 90 lat. To jest zupełnie niebywałe. I moi jeszcze, ci co jeszcze działają, żyją, to zrobili sztambuch dla mnie. Sztambuch, który jak ja mówię, to jest lukrowany sztambuch bardzo. Wie pan, no to jubileusz to sprzyja lukrom wszelakim. Także tam bardzo dużo lukru, ale jest bardzo sympatyczne rozmaite rzeczy. Także, no i to jest też rezultat tego, jakżeśmy żyli. Bo jeżeli po już mnóstwie od tych, którzy odeszli, którzy gdzieś zniknęli, jest jeszcze 30 parę osób, które w tym szambuchu są, no to jest... To jest dużo ludzi. Także, że tego. I one tam różne rzeczy wspominają przy okazji, takich, które pamiętam, niektórych nie. No to poza pracą to masę mniej czasu naszego. Przy takim intensywnej robocie. Ale jest to jakiś nie umiem tego określić, sposób życia, czy... Bo jednak, to zresztą zawsze zabawnie, bo to też dotyczy Renego, że mieliśmy czas na teatr i na kino. I to bardzo dużo. Kinomani byliśmy straszni.
I tak koło 8 to już żona się kręcił, albo miał bilety, albo się wybierał. Także to i to było jeszcze dodatkowo. No i ciągle ktoś tego przyjeżdżał, ktoś przyjeżdżał, ktoś się zjawiał, ktoś nocował, ktoś... I oczywiście w pewnym momencie już takich osób, które bez telefonu się zjawiają, to już nie ma, ale studenckie czasy to nikt nie dzwonił, nie uprzedzał, że przyjdzie. Tylko po prostu, jak był pod domem, to wchodził. I to jeszcze trwało, dopóki, ja wiem, to chyba trwało, dopóki chyba pierwszy jakiś, nie dostaliśmy jakichś pierwszych nominacji. Tak, tego typu, że ktoś był blisko i wpadał. A dopiero już potem, no to już się tylko trzeba uprzedzić, prawda, że się przyjdzie. Ale... Niezależnie od dzieci, czy się ma dzieci, czy nie ma. Słucham? Niezależnie od dzieci, czy się ma dzieci, czy nie ma. Tak, tak. Tak, bo ja chciałem wrócić trochę do pisania i chciałem zapytać o coś takiego, to znaczy o takie znaczenie pisania wspomnień w kontekście takiego przetrawiania, przerabiania swojego własnego doświadczenia. Ja wiem, że to jest taki temat, który na pewno, zwłaszcza w kontekście wspomnień związanych z Holokaustem, no też często jest poruszany, to znaczy, że na ile pisanie jest sposobem jakiejś terapii i tak dalej. I chciałem zapytać, jak pani się do tego odnosi? Czym to było dla pani? Czym w takim kontekście no też budowania swojej tożsamości, ale też psychologicznym jest pisanie takich wspomnień, które pani pisała? No ja pisałam wiele, bo właściwie się wypisałam tego i to są różne bardzo tego, poza tymi wspomnieniami getowymi. To jest, to które rzeczywiście były jakąś terapią i takim chęcią wyrzucenia z siebie i niemyślenia, żeby nareszcie przestać o tym myśleć ciągle, żeby to nie wracało, żeby to wszystko przelać na papier i żeby jakoś to uporządkować, żeby to zostało. Jeszcze wtedy to jakoś nie było takiego uczucia, że jest tak dużo tego. Że trzeba, żeby to zostało. To ja rzeczywiście masę rzeczy bardzo lubiłam, bo czasami to jest tak, że trzeba komuś zrobić przyjemność, że to trzeba o nim napisać, że jest taki wspaniały. Mój ojciec uważałam, że koniecznie trzeba go o nim napisać, żeby była pamięć o nim, bo był wyjątkowy, niezwykły. Zarówno zawsze mu mówiłam, że jest dobry na ciężkie czasy jest bardzo dobry, a już na jak jest takie dobre czasy, no to w ogóle jest genialny. Bo rzeczywiście, no, wprawdzie jego siostra o nim mówiła zawsze, że jest lekkomyślny Józieczek, nazywała mojego ojca, ale ukazywało się potem, że ten lekkomyślny Józieczek to do getta woził broń, a potem był w korze i w ogóle zawsze się ukazywało, że za tą lekkomyślnością masa rzeczy była, a poza tym był uroczy i miał tylko mnóstwo anegdot, które powtarzał ja do dzisiaj. Jak coś się zdarza, to mam zawsze jakąś anegdotę, która jest a propos. To są anegdoty mojego ojca zawsze. I nie tylko. No, tom Polska, moja miłość, który zresztą ma, no,
Teraz po rosyjsku właśnie przygotowujemy. Naprawdę? Tak, teraz. Ale to dlatego, że też są na świecie ludzie, którzy się naprawdę, no mam takiego znajomego, bo to już jest najmłodsze pokolenie. I on robi rzeczy wyłącznie dlatego, żeby komuś robić przyjemność. I to jest autentyczne. Ja o nim mogę opowiadać, o jego rozmaitych. Nie ma żadnych, że tak powiem, korzyści z tego, że zabiega o to, żeby wyszło rosyjskie wydanie wspomnień. Nic z tego nie ma. On trzy razy składa na grant, ja im mówię, że i tak nic nie będzie z tego i dostaje pieniądze na tłumaczenie i załatwia i jakieś wydawnictwo ma jakieś i go lubią wszędzie, wobec tego też to gra. No i wobec tego zaczęliśmy pisać na skutek, kiedy pierwszy raz doszło do władzy PiS. Jak zaczęły się te historie opowiadać ci, że wszyscy Rosjanie to są niewolnicy, albo to są w ogóle, prawda, albo krzywdzili nas, albo sami siebie krzywdzili, no w ogóle to Rosjanie to w ogóle dno. To musieliśmy wydać, że po pierwsze taki tytuł, żeby denerwował. Także tego i to i zaczęliśmy pisać, ale zanim żeśmy skończyli, to już oni wtedy przestali pierwszy raz. No ale to i tak wyszło. Tego, także to powód był jasny. A potem już przyjemnie było, tam już wspaniałych ludzi znaleźliśmy. Naprawdę, to jest... Do dzisiaj jestem przekonana, że po prostu trzeba... To jeżeli ma się coś w sobie, że lubi się ludzi i lubi się, no jak się lubi młodzież, to ona lgnie, nie ma tak. Jak przyjeżdżałam i zapraszałam tych młodych ludzi do naszego instytutu, to pytali mnie, skąd pani wie, że takich młodych ludzi? No ja nigdy nie wiem, trzeba ich wypatrzeć, no oni chętnie przyjadą. Robili doktoraty, robili kandydackie, takie, siakie i no po prostu to jest, także i przyjemnie jest napisać tego. Oczywiście w tych, ja nie powiem, ja wcale nie jestem tylko od pisania dobrych rzeczy, ja tam przyłożyłam co tylko mogłam. Tam nawet do mnie, och, ale pani dała. Mówili mi także, bo tam są również postacie negatywne. No i są też takie średnie, no takie czasami w inicjałach, ale to pisanie daje przyjemność i daje przyjemność też później, a czasami taką negatywną sobie poczytał o sobie. Ale Józef pytał o pisanie, które jest terapią. No tak, to ja powiedziałam. Tak, to jest terapią jest wtedy, kiedy coś przeżyło się tak bardzo negatywnego. Chociaż nie mogę powiedzieć, bo ja bardzo źle odbieram powstanie 1944 roku. Ja przeżyłam je od początku do końca w Warszawie, na rogu właśnie Placu Zbawiciela i Marszałkowskiej. I prawdziwy głód to właśnie w czasie koniec powstania był, że już przełom września, koniec, znaczy połowa września i początek października. Myśmy wyszli o końcu 8 października. To raz. No i w ogóle przy całym, oczywiście, bo przecież właśnie jak mówiłam, znalazłam się po aryjskiej stronie dzięki gronu AK-owców. Babusia Zosia była pielęgniarką i w czasie okupacji prowadziła kursy pielęgniarskie.
Zofia Korczak Blatonowa wtedy i potem była żoną mego ojca, ale on, to ona mnie wyprowadziła z getta i potem ukrywał się u niej mój ojciec, tak, jako nikt. I oprócz niej to jeszcze moje wujostwo. Coś dzwoni? Nie, to piękny ptak jakiś. Jakiś ptak tam przysiadł. A, to ptak tak pięknie tego. Ja nie znam się, to jest, nie mam. No i, no rzeczywiście. Ciekawe, sąsiad by wiedział. Także w powstaniu uczestniczyła ta rodzina cała, która przyczyniła się do tego, że żyjemy. Bo u jednej, to już opisywałam, bo jest babusia Zosia, która wyprowadziła mnie i mojego ojca, i której się uchwyciła. Kazik, który był bratem i był i potem poszedł na Berlin, razem już z armią Berlinga. I Alinuszka, u której się był mój wujek Ignaś i jego żona i kuzynka. I także to jest cała Marychna, która jest przyjaciółką mojej pani Świerczyńskiej, która była człowiekiem nie z tej ziemi, której jest Boguś, czyli Jan, jej syn i tego, czyli ta cała rodzina i co oni albo byli w AK, albo byli w Warszawie, no bo najstarsza, znaczy się Zofia to była pielęgniarką, moja ciotka była też tam i a pozostałe były po prostu w samym mieście. Tam jedna straciła dziecko. Także to ja też opisywałam, bo to u Marychny, ona miała na ostatnim piętrze taką kawalerkę tam na rogu Marszałkowskiej i chyba Placu Unii to było. I jak mój babusia Zosia, jak tam trzeba było na jakiś czas opuścić mieszkanie, bo tam i to Zocha chodziła i mi, że nie ma za tyle mieszkań w tym Warszawie, a nie ma gdzie ukryć ojca. No to Marychna powiedziała, no to będzie u mnie co. I to, a to trzeba było widzieć to mieszkanie, ja tam chodziłam. To była klitka, tam już nie można było łóżka wstawić. Tam w ogóle się po prostu, nie wiem jak oni się, wiem tylko, że jak ktoś pukał, to on wchodził do szafy. I te parę dni tam było, żeby przetrzymać ten okres, gdzie trzeba było wypróbować, czy tam nikt się nie pojawi w tym mieszkaniu. Także, ale straciłam wątek. Jak to zwykle. W każdym razie, mówiąc o wspomnieniach, no to z każdego z nich miałam jakąś satysfakcję, chyba że było całkiem nieudane, ale... Wpisane w koszta. Tak. Że